sprawia, że muzyka filmowa może być autonomiczna? To są fantastyczne kompozycje, które z jednej strony świetnie grają z obrazem i jakby z tego powodu zostały skomponowane, ale jednocześnie mają taką wartość, że większość z nich, bo może nie wszystko, nadaje się absolutnie do wykonania koncertowego i często to jest muzyka na najwyższym poziomie kompozytorskim, tak jak na przykład choćby z superprodukcji John Williams, który jest bardzo wysokiej klasy kompozytorem, czy Ennio Morricone, ale także polscy kompozytorzy Zbigniew Preissner, Kilar, Abel Korzeniowski z młodszego pokolenia, czy Konieczny, to są takie nazwiska, które naprawdę należy wprowadzić do kanonu również jakby muzyki klasycznej, symfonicznej, ponieważ to jest muzyka, która niczym nie odbiega poziomem, a często nawet jest ciekawsza od przeciętnej muzyki pisanej dla celów symfonicznych, a nie filmowych.